No cześć kochani, słuchajcie, jestem na kolejnym dniu kolowady, czyli tym 14-dniowym programie głęboko oczyszczającym. Jestem na programie, na etapie przygotowania, czyli jeszcze mogę jeść i chciałam Wam pokazać, co ja dzisiaj sobie przygotowałam tutaj na przekąskę. Będzie to z przepisu, słuchajcie, z tej książeczki kolowady. Będzie to surówka z marchewki, z buraka, z pomarańczy. Ja ją oczywiście po swojemu zmodyfikowałam. Dodałam jeszcze, to nie jest dzika kaczka, tylko to jest olej lniany, prawdziwy. Mam tutaj suplementy przygotowane, poranne, ponieważ codziennie przyjmuję suplementy, dwa razy dziennie. I słuchajcie, dodałam olejek. Dodałam olejek. To jest olejek z pomarańczy. Mam kilka olejków tutaj, które mogą wspomagać oczyszczanie. Dodam jedną kroplę. O, wystarczy. Słuchajcie, bardzo silny aromat jest rzeczywiście. I słuchajcie, ten olejek, on ma bardzo taki cytrynowo-pomarańczowy zapach i smak, ale bardzo dobrze wspiera odporność. I jest świetnym antyoksydantem, dokładnie tak jak wszystkie cytrusy, tylko wiadomo, że cytrusy importowane, one są już pryskane i to już nie są ekologiczne związki. Pomarańcz jeszcze, słuchajcie, wpływa na... O, Ciro się odezwał. Wpływa korzystnie na jasność umysłu i na regenerację wątroby. Ale też, słuchajcie, jest to olejek obfitości. Ja tutaj mam taką obfitość w postaci żaby chińskiej z pensem. Ten pens jest dosyć stary, on chyba sprawił, chyba z 10 lat temu myślę, że zaczęłam Szkocję odwiedzać nie tylko w celach towarzyskich. Także podczas detoksu możemy naprawdę łączyć bardzo dużo metod. Można sobie na przykład ostropes dodać do tej sałatki, jeżeli ktoś ma problemy z wątrobą, że ktoś chce jeszcze ją wspomóc. Można dodać różnego rodzaju ziółka, które nam tutaj rosną na parapecie, ale słuchajcie, trzeba się oczyszczać, bo mamy takie środowisko, które powoduje, że po prostu nasz układ odpornościowy nie jest w stanie się z tym uporać. Jeżeli chcemy tym chorobom cywilizacyjnym o najprzeróżniejszych nazwach, słuchajcie, ja się ciągle spotykam z jakimiś chorobami, o których w ogóle pojęcia nie mam. Także chorób nam przybywa, a po prostu trzeba się oczyszczać po to, żeby organizm dawał sobie radę i żeby potem wchłaniał te składniki odżywcze, które dostarczamy. Żeby wszystko było ok, żeby cała nasza rodzina była zdrowa. Także profilaktyka jest takim kluczem do zdrowia i profilaktyka to jest najważniejsza rzecz, która jest w naszych rękach. Bez profilaktyki, oczekując na diagnozy, no to niestety to już jest równia pochyła. Także detoksujemy się, ja tutaj kolowadę robię dzielnie. Trochę łapię głoda, ale to nie jest nic złego. Złapać głoda. Ludzie się kiedyś oczyszczali, głodowali i długo żyli często. No, pozdrawiam Was. Zapraszam do kolowady. Cześć.